Rozmowa dnia. W naszym studiu rzecznik rządu Rafał Bochenek. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie wszystkich państwa. Czy przygotowanie programu Za życiem oznacza, że rząd powiedział już swoje ostatnie słowo w temacie ochrony życia w Polsce? Ja przede wszystkim chciałbym zwrócić uwagę na to, że projekt ustawy, który wczoraj wpłynął do Sejmu, został przygotowany w ramach i w związku z obietnicą pani premier, że będziemy troszczyć się o osoby niepełnosprawne, o ich rodziny, o matki z dziećmi upośledzonymi, niepełnosprawnymi. I ta obietnica przede wszystkim została dotrzymana. Pani premier zgodnie z tym, co powiedziała z mównicy sejmowej w ostatnich tygodniach, do końca października wspólnie z zespołem, który powołała na czele z ministrem Michałkiewiczem, przygotowała projekt ustawy, który będzie właśnie w najbliższych dniach procedowany. Ten rządowy projekt to tak naprawdę pierwszy krok do przygotowania kompleksowego programu wsparcia dla kobiet w ciąży i ich rodzin. Kobiet w ciąży, które mają ciążę trudną i rodzin, w których jest dziecko niepełnosprawne. Za chwilę o tym projekcie porozmawiamy, ale pytanie moje jest takie, czy będzie ustawa ograniczająca aborcję? Znaczy, ja bym przede wszystkim tego projektu, panie redaktorze, w tych kategoriach nie traktował. Nasz projekt jest przede wszystkim odpowiedzią na oczekiwania kobiet, które dotychczas bardzo często były poza nawiasem państwa, lub też państwo w ogóle nimi się nie interesowało, nie potrafiło przygotować kompleksowego wsparcia, ponieważ warto zwrócić uwagę, że ta ustawa to nie tylko, jak niektóre media wczoraj podkreślały, 4000 zł jednorazowej zapomogi, jednorazowego świadczenia, bo jeżeli ktoś tylko w ten sposób zamierza podchodzić do tej ustawy, to znaczy, że albo tej ustawy nie przeczytał, albo jej po prostu nie zrozumiał. To projekt kompleksowego wsparcia psychologicznego, medycznego, a także umożliwienie i stworzenie takich instrumentów, które stworzą dostęp, lepszy dostęp do pomocy prawnej dla tych rodzin. Każda taka rodzina będzie miała przydzielonego asystenta rodziny, który pomoże odnaleźć im się w meandrach przepisów prawa, także instytucji państwowych, które są zobligowane do tego, aby tym rodzinom pomagać. Dobrze, ale ta odpowiedź, którą rzeczywiście premier zapowiedziała, że taki program powstanie, no, była odpowiedzią na czarne protesty, czyli na strajki kobiet, które sprzeciwiały się ograniczeniu tej ustawy ograniczeniu aborcji. Pytanie moje jest następujące. Czy taki projekt jest przewidziany przez rząd, czy na tym projekcie Za życiem się skończy? Czy będzie nowa ustawa, która będzie ograniczała aborcję w Polsce? Panie redaktorze, aborcja to jest zabijanie. Ja mówię o projekcie Za życiem i to jest projekt, który został przygotowany przez panią premier i on odpowiada na oczekiwania kobiet, które były dotychczas w trudnej sytuacji. Bardzo często w rodzinach, kiedy rodzi się dziecko niepełnosprawne, rodzina sama jest w emocjach, jest w szoku i jest pozbawiona opieki państwa i ten projekt ma stworzyć instrumenty, które pomogą im się odnaleźć w gąszczu przepisów prawnych wśród różnych instytucji i będą wiedziały doskonale, gdzie sięgnąć po taką pomoc. Chodzi nam o to, aby ułatwić dostęp do lekarzy. Poza kolejnością takie osoby będą przyjmowane. Ten projekt przewiduje również wiele działań związanych chociażby z badaniami prenatalnymi dla takich kobiet w trudnych ciążach. W związku z tym naprawdę tych działań, które będą mogły być realizowane na rzecz takich rodzin, na rzecz takich matek, jest naprawdę bardzo dużo zagwarantowanych i przewidzianych w tej ustawie. Dotarły już do pana te komentarze, co to jest 4000 zł jednorazowego dodatku, jednorazowej zapomogi na całe życie dla dziecka niepełnosprawnego. Ale właśnie ja cały czas, panie redaktorze, staram się to powiedzieć i zwrócić na to uwagę, że tylko to jest program tylko nie jest jeszcze gotowy, nie jest jeszcze w całości pokazany, na razie jest zapowiedź, a 4000 jest hasłem, które już się przebiło. No to znaczy, że ktoś bardzo powierzchownie czytał tę ustawę. Ta ustawa jest tak naprawdę kompleksowym wsparciem dla tych rodzin. To jest systemowe wsparcie, to nie jest tylko ta jednorazowa zapomoga. Owszem, jest konieczna, ponieważ bardzo często wszyscy doskonale wiemy, że wydatki na dziecko, które jest niepełnosprawne zaraz po urodzeniu, są dużo większe niż na dziecko, które jest zdrowe, dlatego na pewno ona jest konieczna, aczkolwiek to nie jest wszystko i sobie zdajemy sprawę, to jest taka pomoc doraźna, jednorazowa, natomiast my pracujemy nad kompleksowym programem, który do końca roku zostanie przedstawiony w parlamencie przez panią premier i przez zespół, który przecież wciąż funkcjonuje. Ale na razie rozmawiamy na temat tego, co wiemy, podobnie jak przy programie 500+, powraca pytanie, dlaczego akurat ta kwota, dlaczego 4000, a nie na przykład 8 albo 2, czy były jakieś analizy?
Tak, nad tymi z kwotami. Może nad tą, wynikać tak. Nad tą kwotą oczywiście pracował zespół Za życiem, który został powołany w ostatnich tygodniach przez panią premier Beatę Szydło. Na czele tego zespołu stoi pan minister Michałkiewicz. Tam są zaangażowani ministrowie z różnych resortów, z resortu finansów, z resortu zdrowia, edukacji, z resortu rodziny i wielu innych. I przygotowywali te założenia do tej ustawy, a one są poparte określonymi wyliczeniami, analizami, również możliwościami budżetowymi. Do końca roku rząd ma przedstawić kompleksowy program rządowy. Co się w nim znajdzie, już w tym całościowym pakiecie? Na pewno oczywiście będziemy dążyli do tego, aby w tym programie znalazły się pewne działania, przepisy, które będą umożliwiały realizację chociażby wsparcia rozwoju dziecka niepełnosprawnego, również prowadzenie rehabilitacji, a także zagwarantowania przyszłości, zabezpieczenie potrzeb mieszkaniowych chociażby takiej rodziny i takiego dziecka wtedy, kiedy już dorośnie. Czyli to będą takie rodziny dostawać mieszkania? Wie pan, w tym momencie analizy trwają, w jaki sposób te mieszkania rzeczywiście mogłyby być gwarantowane, natomiast generalnie, czy zabezpieczone, natomiast chodzi o to, aby przyszłość takich dzieci, takich rodzin była rzeczywiście w jakiś sposób zabezpieczona. Dzisiaj bardzo często ci rodzice, którzy mają dziecko niepełnosprawne, no stoją przed wieloma dylematami, ale również mają takie poczucie niepewności, co się stanie w sytuacji, kiedy oni rzeczywiście będą w podeszłym wieku, czy ktoś będzie miał, czy ktoś będzie zdolny do tego, aby zająć się ich dziećmi, aby wspomóc takie rodziny i wspomóc właśnie osoby niepełnosprawne, które dotychczas oni wychowywali. I jakby nie ma do końca na to odpowiedzi. My staramy się przygotować taki program, który będzie jednak starał się w jakiś sposób tę przyszłość zabezpieczyć. Czy myśli pan, że to będzie wystarczająca propozycja dla matek, które no, chciałyby usunąć swoje niepełnosprawne dziecko? Czy taki program spowoduje, że one odstąpią od takiej myśli? Myślę, że dzisiaj wiele matek czuło się, że jest, miał takie poczucie, że jest wykluczone, że państwo niewłaściwie dba o nie. Zresztą wielokrotnie w poprzednich chociażby kadencjach za czasów rządów Platformy Obywatelskiej i PSL-u były takie sytuacje, że rodzice osób niepełnosprawnych protestowali w Sejmie. Wszyscy byliśmy tego świadkami. Niewiele z tego wynikało. Dzisiaj my, jako rząd pani premier Beaty Szydło i wszyscy ministrowie zaangażowani w zespół Za życiem, przygotowujemy szczegółowe, kompleksowe rozwiązania, które mają przyczynić się do tego, że takim rodzinom w Polsce będzie po prostu żyło się lepiej i łatwiej, bo mają dość dużo problemów na co dzień i chodzi o to, aby im to funkcjonowanie i przezwyciężanie tych bieżących trudności ułatwiać. Czy rząd jest jak jedna pięść w sprawie reformy edukacji? Oczywiście, że tak. Nie ma żadnych rozłamów, nie ma ministrów, którzy kręcą nosem i mówią: odwleczmy to. Nie, ponieważ cała reforma, proszę państwa, która będzie wdrażana przez rząd pani premier Beaty Szydło i jest już planowana, jest przygotowana od wielu miesięcy przez panią minister Annę Zalewską. Zgodnie z harmonogramem od wielu miesięcy toczyły się dyskusje, debaty, konsultacje w wielu województwach przez kuratorów oświaty prowadzona chociażby, czy przez samą panią minister. Założenia zostały zaprezentowane w pierwszej części roku. Teraz jest ustawa, która również była konsultowana do 28 października. Wszystko przebiega zgodnie z harmonogramem, zaplanowanym harmonogramem. Dzisiaj ta ustawa, prawo oświatowe, stanie na Komitecie Stałym Rady Ministrów, a już 8 listopada będzie przedmiotem obrad Rady Ministrów. I ta rządowa pięść jest na tyle silna, aby przezwyciężyć opór rodziców i nauczycieli i zagłosować przeciwko nim? Wie pan, zależy o czym pan mówi, dlatego że ja akurat czytałem wiele sondaży i naprawdę te głosy są bardzo podzielone. Ja bym powiedział, że nawet większość rodziców jest za przeprowadzeniem tej reformy. Gimnazja nie spełniają oczekiwań rodziców, nie spełniają oczekiwań również rektorów szkół wyższych, którzy bardzo często podkreślali, że ten system edukacji, który teraz w Polsce funkcjonuje, czyli gimnazja i trzyletnie licea, niewłaściwie przygotowują ludzi młodych do studiów wyższych. Dlatego my chcemy ten system zmienić. Chcemy, żeby ludzie byli lepiej przygotowani, młodzi ludzie byli lepiej przygotowani do podejmowania nauki na studiach wyższych. I to będziemy robili. Szkoła, którą chcemy wprowadzić, ma być szkołą nowoczesną, ma odpowiadać na wyzwania naszych czasów. Między innymi dlatego wprowadzamy również szkoły branżowe, które mają odpowiadać na zapotrzebowania rynku pracy. Tylko rzeczywistość jest taka, że za 10 miesięcy rozpocznie się nowy rok szkolny i nikt nie wie, jak będzie wyglądała nowa rzeczywistość. Rządu nie przekonuje argument, jest że jest mało czasu, że nie ma programów, że nie ma podręczników.
Panie redaktorze, do końca listopada będzie przygotowana podstawa programowa. I tak to było zaplanowane pierwotnie w harmonogramie. A i tak kiedy to przebiega. Trwają na nią pracę? Od już dłuższego czasu, od kilku miesięcy, albo od kilku tygodni bym powiedział. Na pewno już osoby zaangażowane są w to, aby przygotować tą podstawę programową. Kilka tygodni podstawa programowa wystarczy. Ale wcześniej to było wielokrotnie konsultowane również z wieloma środowiskami, także to nie jest tak, że ktoś siadł kilka dni temu i zaczął ją pisać na kolanie. To nie jest prawda. Podstawa programowa tworzy się już od jakiegoś czasu, natomiast do końca listopada ma być przedstawiona i przygotowana i będą przygotowane również podręczniki. Od 1 września gimnazja powoli zaczną być wygaszane i dzieci, które dzisiaj są w 6 klasie szkoły podstawowej, pójdą do 7 klasy szkoły podstawowej. Prezydent Andrzej Duda zasugerował niedawno w jednym z wywiadów, że jego podpis pod ustawą nie jest przesądzony. Zastanowi się, gdy zobaczy ustawę. Czy rząd bierze pod uwagę ryzyko, że prezydent nie podpisze tej ustawy? Wie pan, to jest święte prawo pana prezydenta. Natomiast ja wierzę w to, że pan prezydent również uwzględni starania rządu i działania rządu, że rząd tę ustawę, którą przygotowuje, to przygotowuje w oparciu o konsultacje, które przeprowadził z różnymi środowiskami. Także naprawdę, panie redaktorze, ja bym był daleko powściągnięty od strania takiego strachu czy jakiejkolwiek paniki. Wszystko przebiega naprawdę zgodnie z planem, zgodnie z harmonogramem. Już wkrótce ruszy również szczegółowa akcja informacyjna, która będzie skierowana do rodziców, do dzieci, tak aby wszyscy rzeczywiście dokładnie wiedzieli, co w którym momencie się wydarzy, jak to będzie wyglądało. Aczkolwiek, tak jak mówimy, no, na tym etapie trwają prace nad przygotowaniem podstawy programowej. Natomiast od 1 września gimnazja powoli zaczną być wygaszane. To jeszcze pytanie, czy ministrowie dostali sygnał z pałacu, co nie podoba się prezydentowi w tej ustawie? Nie było jeszcze takich konsultacji, natomiast tak jak panu mówię, to jest konstytucyjne prawo pana prezydenta, że może oczywiście wetować przepisy ustaw. Ja wierzę w to, że ta ustawa będzie na tyle dobrze przygotowana, że pan prezydent ją bez zawahania podpisze. Dziękuję bardzo za rozmowę. Rzecznik rządu Rafał Bochenek był moim gościem. Dziękuję. 27 po 7.